Cześć kochani, witajcie na kanale Mama i Dama. Dzisiaj przed kamerami tylko mama. Dama tutaj siedzi koło mnie. Hejo. I dzisiaj przychodzimy do Was z holem zakupowym. Tak. Ja jestem dlatego tutaj, bo przychodzimy z holem zakupowym typowo dla mnie, ale Amelka będzie tutaj zza kamery troszeczkę dopowiadać, troszeczkę oceniać. To prawda. Dlatego, że mamy dzisiaj i kosmetyki, i ubrania. Dawno Holi na naszym kanale nie było, dlatego że pokazywałam Wam wszystko, co kupowałam po prostu we vlogach. No, ale taka odmiana też być musi i troszeczkę tego jest, więc dlatego postanowiłyśmy nagrać tutaj hola zakupowego. I żeby nie przedłużać, zaczynamy. Mamy tak, dwa razy ubrania, dwa razy kosmetyki. I od czego, Melunia, zaczynamy? No to jak mamy dwa razy ubrania, no to zacznijmy sobie od ubrań. Od ubrań. I tak. Ubrania mamy pierwsze ze sklepu internetowego, a drugi sklep jest to second hand. I które wybieramy? No to najpierw może te. To jest sklep internetowy, sklep Sorella. Możecie ich znaleźć na Instagramie. I były takie przeceny małe w tym sklepie. Ja tutaj sobie położę, Melunia mi poda. I okay. Słuchajcie, zamówiłam sobie trzy rzeczy z tej przeceny. I ja jeszcze nic nie otwierałam, więc będziemy Wam szeleścić i pokazywać. Chciałam jeszcze paragon Wam wiedzieć, jakie tutaj są ceny. Dokładnie 40 zł pierwsza taka bluzeczka. I już otwieramy. I będziemy w ogóle decydować, czy to pasuje wszystko, czy to jest dobre. Pierwsza jest to taka biała bluzeczka. Ona jest tutaj tak specjalnie porościnana i gdzieś jeszcze ma takie rozcięcia. Jeszcze tutaj na rękawkach. I co mi się w niej podobało, to to, że jest taki dekolt, jak widzicie, wódeczkę, ale tutaj jest jeszcze taka jak gdyby opaseczka, taki choker. Tak. Coś takiego. Mela, podoba Ci się ta bluzeczka? Fajna, bo właśnie ten dekolt też mi się tak podoba. Tak, tutaj też są takie przecięcia. Super. I ja Wam tą bluzeczkę zaraz przymierzę i się w niej pokażę i ocenimy, czy ona faktycznie nam nie pasuje, bo ona nie miała rozmiarku, jeśli się nie mylę, tak? Więc to jest taka uniwersalna i przekonamy się, czy będzie dobra. I tak się prezentuje ta biała bluzeczka. Słuchajcie, tak, na pewno mam zły stanik, ponieważ tutaj, gdzie są te przecięcia, przebija mi granatowe, ale wydaje mi się, że jest na troszeczkę większą osobę, może tak powiem, z większym biustem, to na pewno, ale ogólnie no nie można narzekać, nie jest źle, ja sobie ją tak włożyłam, można ją całkowicie wyjąć, wtedy widać tutaj te przecięcia. No myślę, że jak będę miała inny stanik, to też tutaj lepiej to będzie wyglądać, ale co, Mela, mówisz? Mi się bardzo podoba też ta bluzeczka, ten właśnie dekolt tak jest tutaj bardzo fajny. Innego, nie? Tak, tak jakby tutaj choker jest, te, tak jakby powiedzmy to dziurki. No mi się podoba. No, także po prostu taka zwykła biała bluzeczka, taki basic zawsze oczywiście się przyda. I lecimy z kolejną rzeczą i kolejna to jest znowu bluzeczka. Ona kosztowała 80 zł na przecenie. I zawsze, gdy obserwuję tą stronę na Instagramie, to zawsze w tym stylu bluzeczki mi się podobały. Dlatego, gdy była tylko okazja i przeceny, to sobie zamówiłam. Zobaczcie, ma przesłodkie tutaj te falbanusie. Co, Mela, mówisz? Bardzo mi się podoba, już od razu jak ją wyjęłaś. Mhm. Właśnie te falbanki są takie ładne i te rękawki, no mi się ona bardzo tak, podoba. Tak, tutaj na rękawkach też falbanki i tutaj falbanusie. Słodkie to jest. Taka jest właśnie bardzo słodziutka. Tak to wygląda. Rozmiarek to jest 36. Wydaje mi się, że już mniejszych raczej nie było. I zaraz sobie ją przymierzymy. Ona jest na takim jak gdyby beżowym tle i ma takie gałązki, nie? I one się wydają raz czarne, raz taka zgnita zieleń, więc ciężko powiedzieć, ale no taka słodziutka i do spódniczki, i do spodni, tak, będzie fajnie wyglądać. Także zobaczymy, jak wygląda na mnie.
I kochani, zobaczcie, tak się prezentuje bluzeczka. Nie wiem, czy ja mam za długie ręce, czy po prostu ona ma być taka 3/4, no bo u mnie wychodzi właśnie 3/4, ale tutaj myślę, Malunia, jak uważasz? No, mi się ta bluzeczka bardzo, bardzo podoba. Jest taka właśnie słodziutka, bardzo fajna, więc super wygląda. Tak, także polecam. I ostatnią rzeczą ubraniową ze sklepu Sorella mam taki słodki sweterek. I co, Malunia, chciałaś powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć, że ja mam właśnie podobny mega sweterek, dlatego że jest w tych samych kolorach. Tak, 65 zł ten sweterek. I tak jak Malunia mówi, też sobie ostatnio zakupiła u Ameli na kanale, był właśnie bardzo podobny sweterek. Tylko że ja nie miałam takich guzików. No, inne guziczki, nie? Bo tutaj są, zobaczcie, takie na stary styl bardziej guziczki. I ten sweterek na modelce, modelka go miała samego, bez niczego pod spodem. Ja planuję jednak jakieś bluzeczki założyć, bo ten dekolt jest dość spory i tak fajnie jest właśnie taki, z takimi dziureczkami, o, sweterek. Jego rozmiar, nie wiem, czy on tutaj też był chyba uniwersalny. Więc zaraz na jakąś bluzeczkę go założymy i zobaczymy. On jest taki, wydaje mi się, że będzie idealny, bo taki luźniawy on ma być raczej. Więc mierzymy i zobaczymy, jak będzie wyglądał. I tak się prezentuje sweterek. Założyłam sobie pod niego taką białą bluzeczkę. Można, tak jak mówiłam, już go nosić rozpiętego, można go nosić zapiętego. No zawsze coś jednak pod spód będę zakładać. Bardzo fajny, nie gryzie, bardzo miły. Mela tutaj kręci się, że jej się nie podoba, tak? No, taki jest troszeczkę, jakby powiedziałabym, za dużo ma tych jakby tych dziurek, taki bardzo duży jakby. On jest taki oversize, jakby, właśnie. O, i na przykład spokojnie można sobie go rozpiąć i mieć go po prostu zamiast marynarki, tylko taki sweterek. Już Wam pokazuję, jak to wygląda i wtedy on też jest fajnie taki, o, sobie luźny. Także dla mnie super, fajnie, że ma takiej długości odpowiedniej jak dla mnie rękawów. No, mi się podoba. Meli, nie? No, ale... no, mi tak, nie mówię, że niezbyt, ale tak, no, tak średnio. No. I też tak myślałam, żebyśmy mogły sobie właśnie w tych sweterkach zrobić jakieś zdjęcie na Instagrama. Tak, także wpadajcie na Instagrama, bo w naszych sweterkach prawie identycznych na pewno będzie fotka. I pierwsza część ubrań za nami. Teraz przejdziemy sobie do... kosmetyków. Tak, ze sklepu Tagomago złożyłam zamówienie. Po prostu jedna youtuberka polecała ten sklep. Zajrzałam sobie i też kilka produktów sobie zakupiłam. I powiem Wam, że dość tanie są te produkty tam, różne kosmetyki. Dlatego się skusiłam i Malunia podaje, co tutaj mam. Akurat tutaj zamówiłam to, co zazwyczaj używam. Więc pierwsza rzecz to jest chyba puder. Tak, puder z Maybelline. Ja go używam, ja go już Wam polecałam kilka razy. To jest biały puder, sypki, do nakładania pędzlem. I on mi się sprawdza, ja go używam już długi czas. I tutaj był bardzo tani, bo dokładnie tutaj chyba nie ma paragoniku, nie? Nie ma. Ale wydaje mi się, że połowa ceny niż w Rossmanie. Także naprawdę było warto zamówić go. Co tam, Meluś, dalej? Podkład? Podkład. Podkład, który też z Eveline używam już od dłuższego czasu. To jest ten Satin Matte i ja mam 101 numerek, kolorek i słuchajcie, ja go używam, tak jak mówię, już od długiego czasu. W Rossmanie on kosztuje, słuchajcie, około 25 zł. Tutaj chyba kosztował 11, czyli też jest duża różnica. Ja sobie go chwalę, chociaż teraz Wam powiem, złożyłam zamówienie w Sephorze i zamówiłam sobie już taki konkretniejszy, droższy podkład oraz korektor i niestety anulowali mi moje zamówienie, bo już te produkty się wyprzedały akurat. Więc z Melunią wybieramy się do galerii do Douglasa i myślę, że te produkty kupię w Douglasie, a tymczasem to, co używam cały czas, też mi się udało zakupić. Kolejna rzecz, to nie wiem, co to jest. Kolejna rzecz, to słuchajcie, ja już sama zapomniałam, co to jest, ale sobie otworzymy. Z firmy Kiko jest to róż, tak. Aha.
róż w takim kolorku. Też był dość zachwalany ten róż, więc zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie, bo teraz mam jeden, z którego jestem zadowolona, no ale zobaczymy, jak będzie z tym. Zobaczcie, jakie ładne opakowanie. Także myślę, że się sprawdzi też u mnie. Zobaczymy. Ceny niestety nie pamiętam, ale wydaje mi się, że około 30 zł on kosztował. Kolejna rzecz też nie wiem, co to. I kolejna rzecz też jest z firmy Kiko. Przepiękne, zobaczcie, opakowanie. No, no mega, super. Takie ekskluzywne, srebrne. I tutaj, słuchajcie, jest rozświetlacz. I rozświetlacz wygląda tak. Oba produkty mają tutaj lustereczko, także bardzo fajnie. Rozświetlacz, słuchajcie, jest 01. O, prześwietla strasznie, tak to wygląda. I zobaczymy, bo tak jak już kiedyś mówiłam, z rozświetlaczem nie mogę znaleźć po prostu takiego, jakbym chciała, żeby to rozświetlenie było takie fajne, jak być powinno. Więc wypróbuję i zobaczę, jak to tutaj się sprawdzi. I jeśli chodzi o ten sklep, o to zamówienie online, to by było na tyle. To Melunia, co teraz? No to ciuszki. To teraz jedziemy ubrania z second handu. Słuchajcie, mam tu taką siateczkę ubrań z second handu. Trzy ubrania. Zakupiłam je tam, gdzie zazwyczaj kupuję. Już kilkakrotnie Wam pokazywałam z tego second handu tutaj w moim mieście stacjonarnie oczywiście produkty, no ubrania. I teraz tak samo, słuchajcie, zakupiłam trzy rzeczy. I pierwsze ze sklepu Atmosphere za, słuchajcie, 30 zł, rozmiarek 36, kupiłam sobie kombinezon. Tak on wygląda. Tutaj jest na białym tle takie wzorki w granacie. Z przodu, jak widzicie, jest zameczek. Tutaj jest gumeczka w pasie i są krótkie spodenki. Bardzo fajnie mierzyłam ten kombinezon. Melunia, co powiesz na niego? Bardzo fajnie na lato właśnie jest. Tak, taki, na upał, nie? Fajne te kolorki, te wzorki. Takie. Bardzo przyjemny w dotyku, także słuchajcie, taki kombinezon, tak tutaj na końcu, na nogaweczkach jest taki wzorek, ten zameczek, dekolt idealny, także bardzo mi się podoba. Super. Kolejna rzecz jest to, słuchajcie, sukienka. Sukienka, zobaczcie, była nowa z kartką. Sklep George, jeśli dobrze czytam. I słuchajcie, jak na nową sukienkę, no to cena też całkiem, bo zobaczcie, 59 zł. I ona się prezentuje tak. Jest w takie kwiateczki, z taką tutaj, o tu jest przód, z taką stójeczką, dość wysoko tutaj wypada. Tu ma takie przepiękne marszczenia, troszeczkę pewnie to słabo widać. I ona jest, słuchajcie, cała taka prosta, szeroka, króciutka oczywiście. I co jej dodaje uroku? Te piękne kwiatuszki. Piękne kwiatuszki i bufki, słuchajcie, ma takie olbrzymie tutaj bufki, że przepięknie to wygląda, o, zobaczcie. Także nie będę Wam tutaj dzisiaj tych produktów z second handu mierzyć, ponieważ ich nie prałam, bo chciałam Wam pokazać, że na przykład są też nowe, tak jak ta sukienka i kolejna rzecz, którą Wam pokażę. Także musi to wszystko iść do prania, ale sukienka jest o taka fajna, prosta, bardzo zwiewna, bardzo przyjemna na upały, przemiły materiał oddychający, także super, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Niestety rozmiarku tutaj nie ma, więc Wam nie powiem. Kolejną rzeczą second handu, Melunia, Tobie się to chyba podoba, nie? Tak, bo jest to taka bluzeczka i ma przesłodkie pieski, to są chyba mopsiki, tak? Tak, ma tak. Takie pieski, mopsiki, jak widać, o tutaj. Ona też była nowa, też jest z kartką i słuchajcie, to jest rozmiar XS, kosztowała 29 zł i właśnie tutaj dwie rzeczy mnie urzekły w tej bluzeczce. To, że kolejna, która ma pufeczki, o zobaczcie, takie tutaj sterczące, fajnie zakończone taką tutaj gumeczką na rękawku, także bardzo to daje takiej słodkości uroku. No i te psiaczki, bardzo fajna, zwykła niby trykotka, bardzo przyjemna, a jednak
Bardzo fajne. Takiej elegancji, tak, dodają jej te rękawki. Second handu to były trzy rzeczy i teraz słuchajcie, największa paczka z kosmetykami, a mianowicie jest ona ze sklepu Kokolita, online zamawiałam wszystko i tak na szybciutko, żeby ten haul zakupowy nie trwał tak długo, będę Wam pokazywać, Melunia. Pierwszy to jest spray do włosów i on ma stymulować wzrost włosów, tworzyć taką ochronę przeciw wypadaniu oraz przeciw, gdy na przykład ja często prostuję włosy, żeby ich tak nie spalać tą prostownicą, do włosów osłabionych z tendencją do wypadania. W ostatnim gdzieś tygodniu moje włosy strasznie zaczęły wypadać, więc zakupiłam sobie taki wzmacniacz do włosów. Coś takiego, tak to wygląda. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Fajnie, że jest taka pompeczka. Niestety ceny, nie wiem, wszystko jest aktualne na sklepie Kokolita, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to sobie na pewno znajdziecie. Kolejny produkt z Eveline. Jest to szampon do włosów i jest to regenerujący szampon do włosów, do suchych i zniszczonych. Także właśnie takie jak teraz moje są, jak widzicie, są bardzo przesuszone, zniszczone. Myślę, że też ta prostownica i suszarka codzienna je męczy. 97% oryginalnych składników jest w nim, także taki szampon. Zobaczymy, wypróbujemy, jak się sprawdzi on. Ma aż pół litra, więc jest dość spory. Kolejną rzeczą, Melunia. Szczotka. Tak, i to jest jedyna rzecz właśnie dla Amelki. Tak. Jest to szczotka do włosów, bardzo przez wszystkich polecana szczotka z Olive Garden i to jest ta średni rozmiar, nie, Melunia? Chyba tak, tak mi chyba się wydaje. Średni. No jak tak dotykam, to słuchajcie, troszeczkę jak szczotka ryżowa. Nie jest to za przyjemne, no, ale zobaczymy, jak będzie w użytku. Bardzo jest, tak jak mówię, polecana. Amelka ma bardzo długie włosy i coraz ciężej się je rozczesuje, więc na próbę zakupiłyśmy tą szczotkę. Ona kosztowała, jeśli się nie mylę, 45 zł, więc nie była zbyt tania, ale jeśli by miała się sprawdzić Amelce, to mam nadzieję, że będziemy zadowolone z niej. No tak. Kolejna rzecz. To słuchajcie, jest woda różana. Woda różana jest bardzo polecana do codziennego stosowania na twarz po umyciu, oczyszczeniu twarzy, takie odświeżenie, więc ja sobie coś takiego zamówiłam. Cały czas miałam jakiś tonik, w tej chwili zamówiłam tą wodę różaną. Nie wiem, czy tonik też nie zamówiłam toniku? Nie wiem. Zaraz się okaże, ale tą wodę też na takie teraz letnie spryskanie się, odświeżenie, myślę, że będzie dobra. Kolejna rzecz, tak, i to jest Glow z Revolution. Zamówiłam sobie, słuchajcie, to jest podkład, baza i mam nadzieję, że ona właśnie będzie to Glow takie dawać, to rozświetlenie, że gdy nałożę dalszą część makijażu, to będzie się wydobywał spod tego makijażu właśnie taki efekt świeżej skóry, takiej połyskliwej, więc no zobaczymy, ciężko mi się wypowiedzieć na temat tego produktu. Zawsze jakąś bazę pod podkład używam, ale ta ma być jakaś ekstra, więc się okaże, zobaczymy. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz była, bardzo był polecany, to jest tusz do rzęs z Bourjois. Bourjois raczej właśnie ma takie, myślę, lepsze też produkty, no na pewno droższe. Nie pamiętam, ile dokładnie on kosztował, ten tusz do rzęs, ale wiem, że był droższy od innych. I on jest jeszcze tutaj przekręcany, że szczoteczkę możemy wydłużyć albo skrócić, to też jest bardzo fajne. To jest czarny tusz do rzęs, no zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Kolejnym kosmetykiem. Proszę. Jest to krem BB. Nigdy kremu BB nie używałam, ponieważ mam cerę z dużymi problemami, ciągle mi gdzieś coś wychodzi i twierdziłam, że krem BB nic mi nie pomoże. Ale teraz stwierdziłam, że na lato, gdy po prostu jestem w domu, będą wakacje, nigdzie nie będę wychodziła, to fajnie jednak, by coś mieć na tej twarzy. I też z Bourjois 01 Light, to jest
Właśnie krem BB. No zobaczymy, ja mam w tej chwili właśnie bazę pod makijaż z Bourjois, tą czerwoną, a teraz wzięłam sobie krem BB, żeby po prostu tej cery tak nie obciążać. Kolejnym produktem jest to, ojejku, serum. Serum, taki jogurt do twarzy. Wygląda to coś takiego. Nawilżająco rozświetlający. Odnowiona, pozbawiona, odwodniona, pozbawiona blasku cera. Moja taka jest, jest bardzo sucha, bardzo mi się przesusza, więc dlatego to serum sobie zamówiłam, żeby właśnie troszeczkę nawilżyło mi cerę. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, z Bielendy jest ten, to serum. Kolejny produkt jest z Face Boom. I jest to nawilżająco kojący hydrokrem. I on jest na dzień i na noc i też do cery odwodnionej, wrażliwej, suchej. Także też mam nadzieję, że troszeczkę mi poprawi tą moją cerę. Tak to wygląda. Słodki opakowanie, takie słodkie. Tak, tutaj Melunia cichutko siedzi, bo słuchajcie, żelki wcina, więc się nie odzywa, tylko tak mi podaje i je. No, więc dobrze, że się odezwałaś. 99% składników pochodzenia naturalnego, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Kolejna rzecz. Kolejną rzeczą, słuchajcie, którą zamówiłam, jest to kolejny rozświetlacz. Po prostu najpierw zamówiłam wszystko z kokolity i zapomniałam, że tu też był rozświetlacz. Ale dobrze, bo tego chyba nigdy za wiele. Te rozświetlacze też mają każdy inny odcień, inną barwę, inne rozświetlenie dają, także się przyda na pewno więcej. Paeze, to chyba tak się czyta. Paeze. I słuchajcie, już patrzymy, też ma fajnie, bo lustereczko. I to jest, już tutaj Wam pokazuję, coś takiego. Ma bardzo dużo takich kryształków, więc myślę, że tutaj to rozświetlenie naprawdę będzie fajne. Więc po prostu takie na wypróbowanie coś takiego zakupiłam. I jeszcze coś mamy? Mamy. I słuchajcie, tutaj pierwszy raz zakupiłam rzęsy. Nigdy nie przedłużałam rzęs, nigdy nie doczepiałam rzęs, ale no teraz to się stało tak modne. Absolutnie nie podobają mi się, wiecie, takie mega szczoty, to u mnie nie przejdzie, ale tutaj zamówiłam sobie takie no delikatne. Nie wiem, czy się nie będę bała, bo tutaj jest klej, tutaj to jest po prostu cały zestaw i dlatego to kupiłam, że to było wszystko razem. Może kiedyś wypróbuję i chociaż do jakiegoś filmu sobie przykleję, chociaż tak jak mówię, boję się kleju, dlatego że ja jestem strasznym alergikiem, nie mogę mieć regulacji brwi, nie mogę nic tutaj mieć przy twarzy robione, bo zaraz puchnę, więc zobaczymy, czy tutaj z tym nic się złego nie stanie, ale na próbę, żeby były, zakupiłam. I proszę. Jeszcze coś? Nie, to jest ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, tak właśnie myślałam. Z Blistex, słuchajcie, jest to taka, takie serum, taka odnowa do ust. Teraz w czasie wiosny jeszcze te usta tak są spierzchnięte często, takie spękane, różne pomadki się używa, więc też niektóre strasznie wysuszają. Już jedna kropla dogłębnie nawilża, skutecznie odżywia, można stosować na dzień, na noc. Więc zobaczę, jeszcze tego produktu akurat nie miałam, więc wypróbuję i zobaczę, jak mi się sprawdzi. I jeszcze tutaj była jakaś próbka oraz jakiś cukiereczek. Tak, kokolita zawsze tutaj w prezencie daje cukiereczka, więc Amelka między żelkami, myślę sobie, zje. Tak. Także, Jezu. Ojejku, torby nam lecą. Także słuchajcie, mam nadzieję, że taki długi haul zakupowy i z ubraniami, i z kosmetykami Wam się podobał. Tak jak widzicie, troszeczkę poszalałam w ostatnim czasie, ale no to jeśli chodzi o kosmetyki, to to mi było na chwilę obecną potrzebne. Tak? Tak. Kochani, koniecznie wpadajcie na nasze Instagramy i na Amelki, i na mojego, naszego wspólnego, tak? Ponieważ codziennie wstawiamy na Insta Stories jakieś zdjęcia, relacje, to tak, co jesteśmy robimy aktywne na co dzień. Ciągle. Tak. Oczywiście Ameli TikTok też czynnie teraz działa bardzo i Ameli kanał też ciągle oczywiście nowości. Tak.
A my się widzimy już, myślę, w kolejnym filmie. Kolejny film to będzie vlog na pewno. Na pewno. Także tak. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie koniecznie, buziaczki. Pa! Pa!